Witajcie. Dzisiaj poruszymy sobie dość istotny temat, mianowicie będą to listwy antyprzepięciowe. Wiadomo, że każdy z nas chciałby swój drogocenny sprzęt, nieważne czy macie komputer za 2000, czy za 8000, czy konsolę, czy telewizor za 1500, czy za 5500. Chcielibyście, żeby ten sprzęt dobrze, długo służył i też był odporny na przypadkowe przepięcia prądu w domu. Czy mieszkacie w bloku, czy mieszkacie w domku jednorodzinnym, czy w jeszcze innym obiekcie, wszędzie może wystąpić problem z prądem, skok napięcia lub nagłe wyłączenie prądu, tylko warto wydać kilkadziesiąt złotych na porządną listwę antyprzepięciową. Dzisiaj pokażę Wam fajne listwy tego typu. Na początek zacznijmy sobie od tego, czym się różni taka listwa od takiego zwykłego przedłużacza, czy jakiejś listwy takiej za 15 zł, taniej, nawet można powiedzieć no name. Przede wszystkim takie tanie listwy są, jakby nie było, tylko rozgałęźnikiem dla podłączanych urządzeń, a nie posiadają na ogół żadnych zabezpieczeń. Czasami takie listwy tanie posiadają jakiś pstryczek, włącznik, wyłącznik, ale najważniejsze jest tutaj. Tutaj mamy listwy marki Armac. Jest to przede wszystkim polski producent. Daje na te listwy 10-letnią gwarancję i jest też ubezpieczenie. Tutaj dokładnie ten model to jest Z5. Te listwy występują w różnych długościach przewodu i w kolorze takim jasnym, szarym lub czarnym. Przede wszystkim taka listwa ma bezpiecznik automatyczny, który nie wymaga wymiany. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, możecie sobie tutaj poczytać. A tutaj wszystkie parametry, jeśli chodzi o maksymalne obciążenie listwy, to jest to 10 A, czyli 2300 W. Jeśli ktoś się interesuje elektryką, elektroniką, no to te wszystkie parametry tutaj macie dla ciekawskich. Natomiast dla takiego szarego użytkownika jak ja, najważniejsze informacje są takie, że po prostu podłączone tutaj urządzenia, czy komputery, czy inne sprzęty są po prostu chronione przed przepięciami, jakimiś dziwnymi, różnymi zdarzeniami, które czasem niestety występują. Ostatnio nagrywałem film o trzech monitorach. Podłączyłem na chwilę do jakiejś takiej starszej listwy, która nie miała zabezpieczeń. Podłączyłem trzy monitory, komputer, odpaliłem grę na tych trzech monitorach, więc tam pobór był już ogromny. Powiem Wam, że po 5 minutach gry wszystko zgasło i komputer się zresetował po chwili. Natomiast jak sobie podłączyłem wtedy te monitory na listwę Armac i sobie odpaliłem ten sam zestaw, no to działało bez żadnych problemów. Więc to już tutaj mówi o jakości tego produktu, który został już, jakby nie było, przetestowany. I przy tych trzech monitorach i też użyłem tej listwy do nagrywania biurka Genesis, które będzie, no myślę, że za parę dni na kanale, to też tam się ta listwa przewinie w tle. W każdym razie tych listew już używam od ładnych kilku dni i powiem Wam, że naprawdę jestem zadowolony. Tym bardziej, że cena takiej listwy to jest 40 parę złotych. Nie są to jakieś super hiper listwy, które kosztują po 200. Natomiast zobaczmy sobie, co tutaj jest fajnego i niefajnego, jeśli chodzi o jakość wykonania. W tej cenie nie ma się czego czepiać, ale dla mnie ogromnym mankamentem jest błyszczący plastik tutaj wszędzie, który niestety też zbiera rysy. To się już troszeczkę porysowało. Wiadomo, te listwy na ogół leżą na ziemi, więc można to czymś uderzyć, można to przez przypadek przydepnąć, inne takie różne dziwne sytuacje. No i tutaj widzimy taki plastik nie do końca wykończony, ale to są takie szczegóły, które bardziej wpływają wizualnie na jakiś minus niż jakoś technicznie. Więc jeśli czarny, błyszczący plastik Wam się nie podoba, no to ta szara jest o wiele lepsza, ponieważ też ma błyszczący plastik, ale tego już po prostu nie widać. Moim zdaniem ta wersja kolorystyczna jest dużo, dużo fajniejsza. I teraz zobaczcie. Mamy gniazda z zabezpieczeniami wewnątrz, ale jednocześnie pozwalające na lekkie wkładanie i wyjmowanie tutaj wtyczek. Nie potrzeba do tego nadludzkiej siły, a spotkałem się z listwami tańszymi, gdzie były takie zabezpieczenia i trzeba było tak mocno wciskać, że po prostu nieporozumienie. Już czasami się poddawałem i po prostu w inną listwę dokowałem jakiś kabel, zamiast się męczyć. A tutaj idzie to z oporem lekkim, ale jest do włożenia bez użycia jakiejś tam gigantycznej siły i do wyjęcia. Czyli tak, wchodzi w miarę ok i trzyma się w środku bardzo dobrze. Jak widzicie, z tej listwy wychodzi tylko kawałeczek przewodu, a tutaj więcej. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Ponieważ jest tutaj bardzo dobry patent. Tu mamy listwę 3-metrową,
gdzie część przewodu jest bardzo ładnie i praktycznie nawinięta. Mamy też mocowania tego typu, że można tą listwę sobie powiesić na wkręty. Są takie kanaliki, że można na opaskę zaciskową czy na jakieś inne mocowanie sobie tą listwę po prostu przyczepić. Tak więc opcje montażu są. I w przypadku tej drugiej przewód jest po prostu krótszy, więc prawie cały przewód tutaj można sobie zorganizować. Ta jest 1,5 metrowa, ta jest 3 metrowa. Jak włączymy, świeci nam włącznik. Troszkę mam za jasno, więc tego nie widać. No właśnie, widzimy taki łączniczek, który nie daje jakoś po oczach specjalnie. Przycisk jest duży. I to jest fajne, ponieważ, no to zabrzmi dla niektórych dziwacznie, ale można bez problemu ten włącznik aktywować stopą. Czyli nie musimy się po prostu do tej listwy antyprzepięciowej schylać, jeśli chcemy ją włączyć, wyłączyć. Można to zrobić stopą. Więc fajnie. Bo jak mam takie zwykłe przyciski, pstryczki, no to czasami może być ciężko i trzeba się schylić niestety, no i po prostu ją pstryknąć. Więc ta czarna mi się mniej podoba ze względu na błyszczące plastiki zbierające tutaj rysy, a ta szara dla mnie jest ekstra. Jeśli chodzi tak o moje tutaj gusta, guściki. I żebyście widzieli, czarna też ma takie delikatne światełko, więc nie jest to jakaś dioda taka, że może robić za lampkę nocną. Myślę, że to jest też plus. Tak więc podsumowując, listwa z solidnymi zabezpieczeniami, wykonana w tej cenie bardzo ok, z funkcjonalnymi gniazdami, z funkcjonalnym włącznikiem, wyłącznikiem. Po prostu myślę, że produkt wart polecenia. Ja sam używam, właśnie sobie wymieniam wszystkie listy w studio tutaj na te listwy Armac i myślę, że będą dobrze służyły. Tak więc jeśli byście szukali niedrogich, a dobrze wykonanych listew antyprzepięciowych polskiej produkcji, no to macie link w opisie filmu. A jak nie, to wybór listew antyprzepięciowych jest duży, znajdziecie coś dla siebie. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć!